Drodzy Państwo, ja jestem tu dzisiaj po to, aby podpowiedzieć, co zrobić, aby te niesamowite produkty kolagenowe mogły dać naszej skórze w pełni to, co mają najlepszego. I trzeba zacząć od oczyszczania, takiego przygotowania, bo prawidłowe oczyszczanie skóry, w tym właśnie demakijaż, to jest podstawa codziennej pielęgnacji. Bo pozostawienie na skórze na noc resztek makijażu wraz z zanieczyszczeniami po całym dniu jest przyczyną powstawania zaskórników, pogorszenia się stanu cery. Także trzeba zadbać o prawidłowy demakijaż, bo on również opóźnia procesy starzenia się skóry. Poza tym pozostawione zanieczyszczenia na skórze uniemożliwiają wnikanie w głąb skóry substancji odżywczych obecnych w kosmetykach. Także istotne jest, aby używać też kosmetyków z jednej serii, ponieważ wtedy mamy taki synergizm działania i potęguje to pożądany efekt. Ważne również, aby kosmetyki do oczyszczania skóry nie uszkadzały płaszcza lipidowego, czyli tej takiej naturalnej naszej bariery ochronnej skóry. Z tego też powodu stosowanie takiego tradycyjnego mydła, które może wysuszać cerę, a także mocno ją podrażnić, również skórę tutaj oczu, same spojówki, no to nie jest dobre rozwiązanie, to nie jest dobry pomysł. I mam tutaj właśnie koło siebie serię aloesową, tak, sama też codziennie stosuję. I krok tutaj pierwszy to będzie demakijaż oczu. I dlaczego właśnie oczu? Ponieważ zazwyczaj to tam znajduje się najwięcej zanieczyszczeń. Tak? Same panie policzcie, ile mamy kosmetyków i różnych rodzajów właśnie na tych naszych oczach. Także płatek kosmetyczny należy odrobinę nasączyć takim, właśnie tutaj nie wiem, na ile będzie widać, płynem micelarnym. Następnie przykładamy go do zamkniętej powieki i tak trzymamy przez chwilę. Doprowadzimy do rozpuszczenia cząsteczek makijażu, co znacząco ułatwi ich dokładne usunięcie. Następnie delikatnie ściągamy go w dół lub, druga metoda, do kącika wewnętrznego, bo w naturalny sposób oko, zauważcie Państwo, oczyszcza nam się właśnie tu w kąciku wewnętrznym. I tak powtarzamy, aż wacik będzie całkowicie czysty. Ponieważ skóra w okolicy oka, ona jest bardzo cienka, bo średnio ma tylko 0,5 mm grubości, jest bardzo delikatna, dlatego też należy obchodzić się z nią bardzo delikatnie. I kiedy ją oczyszczamy, to nie należy w kierunku zewnętrznym, bo wtedy napinamy, naciągamy tą skórę i regularne takie praktyki mogą spowodować powstawanie drobnych zmarszczek tutaj w kąciku oka. Kiedy już usuniemy makijaż oczu, usuwamy resztę makijażu i znowu płyn micelarny nanosimy na wacik i delikatnie pocieramy nim skórę takimi kolistymi ruchami od czoła w dół. I cały czas pamiętamy o tym, aby te ruchy były bardzo delikatne, aby nie doszło do podrażnień spowodowanych takim zbyt intensywnym tarciem, bo skóra nie lubi tarcia. Płyn micelarny należy zmyć wodą, ponieważ kosmetyk, który ma zmyć makijaż, kurz, brud, nadmiar sebum, to taki produkt do demakijażu ma w sobie środki myjące. I kiedy długotrwale tak zostawiamy na skórze go, nie zmywamy, no to może ją podrażniać. Dlatego następny krok to żel aloesowy, żel do mycia twarzy. Jego zadaniem jest delikatnie i skutecznie oczyścić skórę z wszelkiego typu zanieczyszczeń, czy to właśnie resztek makijażu, nadmiaru sebum. On też usunie pozostałości płynu micelarnego i na wilgotną skórę nanosimy taką niewielką ilość żelu. To naprawdę jest jedno naciśnięcie tej pompeczki. I znowu kolistymi ruchami rozprowadzamy go po skórze, tym razem omijamy już okolice
oczu, żeby po prostu nie dostał się on nam do oka. I po chwili zmywamy letnią wodą. Także to jest istotne, żeby ona była letnia, bo zbyt ciepła wysuszy nam skórę, a zimna nie rozpuści wszystkich zanieczyszczeń. Następnie skórę osuszamy chusteczką lub tak delikatnie przykładamy ręcznik, znowu, aby nie pocierać, tak? Bo tak jak mówiłam, skóra nie lubi tarcia. I tak oczyszczamy takim żelem skórę rano i wieczorem, bo wykonanie dokładnego demakijażu przed snem nie zwalnia nas z obowiązku oczyszczania twarzy ponownie rano. Czyli rano nie musimy już używać płynu micelarnego, bo nie mamy makijażu, jednak ten żel oczyszczający rano powinien być zastosowany, dlatego że podczas snu skóra twarzy no, wciąż pracuje, tak? Wydziela sebum, pochłania zanieczyszczenia z powietrza. No, szczególnie teraz w okresie takim jesienno-zimowym, kiedy to powietrze też jest bardzo suche. Także rano ponownie tą skórę oczyszczamy. I czego w ogóle możemy się spodziewać? Jakiego efektu stosując taki żel aloesowy? Ponieważ on nie posiada w swoim składzie żadnych substancji drażniących, takich jak SLES, SLS czy parabenów, skóra nie będzie podrażniona. Bo skóra po myciu nie powinniśmy odczuwać, wiecie Państwo, takiego... Nie powinno być takiego odczucia, że już muszę nałożyć ten krem, bo mnie piecze, bo mnie ściąga. Tak? Jeśli jest takie odczucie, to oznacza, że albo woda jest zbyt twarda, albo, co również możliwe, środek myjący jest zbyt drażniący dla Państwa. A tutaj mamy w składzie komórki macierzyste z aloesu, a one wykazują takie działanie silnie łagodzące, zwiększają w ogóle tolerancję skóry na niekorzystne czynniki drażniące, przywracają skórze równowagę, elastyczność, jędrność, pobudzają regenerację komórek naskórka. Także w efekcie staje się ona taka aksamitna, gładka, odzyskuje po prostu ten swój naturalny blask. Następny krok, obowiązkowy, o którym bardzo często zapominamy, to jest tonizacja. Tonizowanie skóry to naprawdę jest ważny element pielęgnacji. On jakby stanowi swojego rodzaju taką granicę pomiędzy oczyszczaniem, a już pielęgnacją. Trzeba pamiętać, że skóra poprzez kontakt z wodą doświadcza zaburzenia swojego naturalnego pH, więc ważne jest, aby przywrócić jej właściwy stan. I tutaj tonik ma za zadanie również też usunąć resztki zanieczyszczeń. Jest to taki kosmetyk, który ściąga pory skórne, także odświeża, działa łagodząco na podrażnienia ewentualne, dostarcza skórze cennych składników odżywczych. I tu w tym toniku mamy ocet jabłkowy i między innymi ekstrakt z miodu. I to zapewnia skórze utrzymanie tego naturalnego, kwaśnego pH. Utrzymuje on również prawidłową florę bakteryjną, co jest szczególnie istotne na przykład u osób, które mają problemy skórne. Zwykle okazuje się, że nie stosują toniku, nie tonizują skóry. On ma również chronić skórę przed działaniem wolnych rodników, znaczy tutaj jakby ten skład nam to daje taki efekt, przed bakteriami patogennymi, które właśnie powodują choroby skórne i ten, tutaj ta zawartość octu jabłkowego powoduje, że on delikatnie złuszcza martwy naskórek. A ten naskórek, no niestety właśnie taki martwy naskórek, on blokuje te składniki odżywcze, ich jakby absorpcję tych składników odżywczych. I kiedy już mamy tak przygotowaną skórę, czyli porządnie oczyszczoną i jeszcze stonizowaną, dopiero wtedy możemy nałożyć serum czy też krem. I jeśli chodzi o krem, pamiętajmy, że za duża ilość kremu powoduje, że ta skóra jest lepka. I tutaj co za dużo, to niezdrowo, tak? Czyli to naprawdę nie oznacza, że jak damy tego kremu więcej, to będzie lepszy efekt.
Ona nie może być lepka. To jest taki pierwszy sygnał, że po prostu przesadziliśmy z ilością kosmetyku. Do kremów, tutaj Collagen Beauty, dołączono taką szpatułkę, za pomocą której nakładamy ten kosmetyk. To też po to, aby nie wprowadzać się do kremów własnych bakterii. I naprawdę nie wiem, czy tutaj widać dobrze, to jest niewielka ilość. Ze względu na swoją formułę, on jest bardzo wydajny. Taki pojemniczek, no, mnie osobiście wystarczył na jakieś 2 miesiące stosowania. Także jeśli po 10, no góra 15 minutach nasza skóra jest dalej lepka, no to już wiemy, że następnego dnia tego kremu mamy dać mniej, bo to odczucie lepkości akurat jakby jest takim czymś naturalnym, z tego powodu, że on ma w swoim składzie bardzo dużą zawartość kolagenu. Ale już po tych, no góra tych 15 minutach skóra powinna być, no już nie powinniśmy czuć tej lepkości. Jeśli jednak to czujemy, no to wtedy chusteczkę tak przyłóżmy i ten nadmiar odbije się na chusteczce. I dopiero wtedy możemy nałożyć makijaż. Tu jest taka moja wskazówka, aby krem nakładać na taką lekko wilgotną skórę, to znaczy taką, wiecie Państwo, zaraz po zastosowaniu toniku. Tak, tonizujemy, ona jest jeszcze wilgotna, nakładamy krem. I istotne, żeby również w trakcie nakładania tego kremu wykonać sobie taki masaż. Spowoduje to, że ten preparat on lepiej się wchłonie. Wszystko dzięki temu, że te ruchy w trakcie tego masażu, one poprawią krążenie krwi. Technik masażu naprawdę jest wiele, ale najważniejsze, aby ruchy były od dołu ku górze, tak? Tutaj od środka na zewnątrz, a w okolicach oczu od kącika zewnętrznego do wewnętrznego mogą to być takie ósemki również, bo wtedy nie naciągamy tej skóry tutaj w okolicach oczu. Możemy również robić tak zwane zygzaki, na przykład na czole, aby sobie rozetrzeć te zmarszczki, które mamy. Naprawdę technik masażu jest wiele, aby wejść w taki rytm. Ja proponuję sobie nawet wydrukować takie zdjęcie z pokazanymi ruchami, nakleić na jakiś tydzień, dwa na lustrze, aby wejść w ten rytm i tych prawidłowych ruchów nakładania kremu, bo on po prostu wtedy będzie lepiej się wchłaniał. Nakładanie kremu nie kończy się na twarzy. Na szyję i dekolt kosmetyk również nanosimy i to takim długim, płynącym muśnięciem od dołu ku górze. Dlatego, że to często właśnie po skórze szyi i dekoltu no, rozpoznajemy no, wiek kobiety najczęściej. Tak? I tak samo z kremem na noc. Te same ruchy później sobie na koniec jeszcze wklepujemy, tak delikatnie opuszkami, czyli nie trzemy, jakoś wiecie Państwo, na siłę, tylko na koniec jeszcze wszędzie wklepujemy. Niech taki masaż potrwa naprawdę no, chociaż te kilka minut. Skóra, zobaczycie, bardzo szybko Wam podziękuję, bo te aktywne składniki, one po prostu przedostaną się w głąb i dzięki temu będziemy mieć takie efekty lub jeszcze lepsze niż tutaj pani magister nam pokazała na zdjęciach. Dzięki wielkie.